Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Dzisiaj gościmy tutaj wspólnie z kolegą Arturem Pawelcem u kolegi Grzegorza Retkiewicza z oddziału 0273 Bełchatów. Tutaj kolega Retkiewicz nam więcej o tym oddziale opowie. Ja tylko wspomnę, że kolega Retkiewicz to jest tak wybitnie utytułowany hodowca, który tutaj w oddziale od wielu, wielu lat ma prawie same mistrzowskie tytuły. Ale więcej może tutaj o swojej hodowli, trochę o oddziele powie nam pan kolega Grzegorz. Proszę bardzo. Najpierw zadamy takie jeszcze pytanie, bo zawsze tak z reguły to pytamy. Ilu tutaj hodowców w Bełchatowie jest? No w Bełchatowie teraz na chwilę obecną jest około 120 hodowców. A takie nazwiska oprócz kolegi Retkiewicza, z kim przychodzi konkurować, takie słynne w Polsce, znane, to kto to jest? W tej chwili no to jest z oddziału tutaj od nas, z sekcji Krzywanice, jak to się nazywa, Karol Kubicki tak? Karol, tak. No tutaj z naszej sekcji to jest Wysocki Kazimierz, no i Kromer Kazimierz. To są tutaj jest sekcji. Sekcji, tak, sekcji Bełchatów, z którymi tak konkurujemy. Najwięcej. A oprócz sekcji Bełchatów, ile jeszcze jest w oddziale Bełchatów sekcji? Jeszcze są dwie sekcje. Sekcja Krzywanice i sekcja Wola Krzysztofowska. Rozumiem. W tym roku tutaj ile lotów już odbyliście? W tym roku już odbyło się 11 lotów. No dzisiaj jest składanie na maraton. Będzie dzisiaj 11, dzisiaj 12 lot będzie na maraton. Wkładanie i jak maraton. W tym roku właśnie się klasyfikacja układa? No w tym roku tutaj u mnie troszeczkę jest może słabiej, bo to ja w tym roku troszeczkę odpuściłem ze względu na same, no, na chorobę po prostu, a tutaj z Bełchatowa to dobrze leci w tej chwili Kromer Kazimierz i Wysocki Kazimierz też. To jeżeli chodzi o ten rok, ale w zeszłym roku kolega miał na wystawie ogólnopolskiej też jednego bardzo wybitnego gołębia. Powiedzmy więcej coś może o tym gołębiu. A to znaczy, ja się tu wstrzymam, bo generalnie rozumiem, że w tamtym roku byłeś mistrzem tutaj maratonu, tak? Tak, tak. To byłeś mistrzem okręgu? Tak. No tak. Znaczy mistrzem okręgu nie, ale miałem najlepszego, najlepszego gołębia, tak? W maratonie rocznego w Polsce. A i właśnie, no to, i właśnie to już właśnie trzeba było podkreślić, że kolega Grzegorz właśnie rocznym gołębiem zdobył tutaj czołowe miejsca właśnie w okręgu Piotrków Trybunalskim, miał najlepszego gołębia w maratonie rocznego i również w Polsce, tak? Ten tak, był najlepszy, tak, najlepszy w Polsce. To był w dobrym locie. Aha, według gazetki dobry lot, tak? Dobry lot, tak. No, zgłoszony, to był go zgłoszony. Może lepsze są gdzieś, ale, to, ale aha, nie, w rankingu po prostu tej gazetki. Dobry lot, tak? Dobry lot, tak? Tak, u Zygmunta Walicia. Najlepszy, był najlepszym rocznym maratonczykiem. Konficent miał 2,22. No to piękne lato. A które miejsca zajął właśnie na przykład w tamtym roku, jak właśnie z tych maratonów? To był drugi i trzeci w okręgu, w rejonie. A tak, ja bym zdobył drugie miejsce i trzecie po prostu w okręgu i w rejonie, tak? Tak, tak. No to pięknie go umsiadam. Tak. Ja byś nam pokazał właśnie kilka takich właśnie swoich. To zaraz będziemy chodzić po gołębnikach. Tutaj jeszcze może zapytajmy się troszeczkę jeszcze szczegółów o hodowli, bo kolega tutaj widzimy wiekiem starszy, ale ile te gołębie kolega hoduje już lat? Od dziecka, czy to... No, gołębiam to prawie, że od dziecka. A do związku należy od roku 1976. I od tego roku też sukcesy kolega już zaczął odnosić? No, pierwsze sukcesy to były, jak sprowadziłem gołębie z Czarnowskich Gór od pana Tomsika, już świętej pamięci Tomsika, od Hejdy i od Bukala, to miałem gołębie z Czarnowskich Gór i z tymi gołębiami zacząłem odnosić pierwsze sukcesy. A takim pierwszym sukcesem, takim już liczącym się, to był Mistrzostwo Okręgu Piotrków Trybunalskich w roku 1994. I od 1994 roku już lecę bardzo dobrze i co roku z pudła nie schodziłem. To znaczy, no, z tego. I kolega sam hoduje tutaj gołębie, tak, nikt nie pomaga? No nikt, nie, niestety nikt tutaj, nie mam w rodzinie takiego, co by lubił gołębie jeszcze. I także ja sam się zajmuję. A obecnie gołębie, które kolega ma w hodowli, to się z jakich gołębi wywodzą? Te, które sukcesy takie pozwalają osiągać? No, najlepsze w gołębie w tej chwili to są od kolegi tutaj Artura Pawelca. To jest ten dwulatek teraz, który miał Mistrzostwo Polski w maratonie. W tym roku też dobrze leci. No i kilka gołębi od Pawelca tutaj to dobrze lecą mi teraz, na chwilę obecną. A to są gołębie, Artur, które to znaczy, u ciebie wyhodowane, czy to są gołębie, które po prostu nabyte u ciebie były? Znaczy nie, ja może tu może nadmienię, że to jest z Grzegorzem się znam około tam, nie wiem, 15 lat, jak zacząłem hodowlę i po prostu lotowanie gołębiami pocztowymi. To był rok 2000, 2001, 98, no to tak do Grzegorza wtedy w roku 90
1998 zacząłem przyjeżdżać po gołębie. Później no, sytuacja się tak odwróciła, znam się z nim bardzo dobrze i Grzegorz tutaj do mnie przyjeżdżał przez ostatnie 3 lata, bo nie tylko gołębie brał, ale również środki akurat leci na to Lisanie i po prostu produkty z to Lisana sobie tutaj u mnie zakupywał i w tamtym roku właśnie dzięki tym również tym środkom i swojej wiedzy fachowej i po prostu, którą tam wyczytał chyba z kaset, tak? Tak, kasety. Z kaset właśnie na temat to Lisana, no i Grzegorz przyjeżdżał po środki i sobie mnie jeszcze zakupał u mnie gołębie młode. I co bym chciał właśnie nadmienić kolegom, to nie były gołębie za jakieś tam sumy holendarne, to były gołębie młode, u mnie uchowane po prostu po moich gołębiach belgijskich, holenderskich, czy Ardenach, czy innych gołębiach. I Grzegorz takie właśnie późne młode sobie ode mnie nabywał za symboliczne pieniążki i te gołębie właśnie przyczyniły się do jego tutaj sukcesów też. Również, co prawda też ma inne gołębie, tylko moje, ale po prostu moje gołębie, że tak powiem, tutaj dały mu wybitne potomstwo właśnie tego gołębia w maratonie. No i powiem szczerze, jest mi tutaj bardzo miło, bo tak jak tutaj nieraz jest tak, że nie każdy chce mówić o tych sukcesach, od kogo ma gołębie. Co bym jeszcze nadmienił, nie tylko Grzegorz ma gołębie, bo właśnie ten kolega Kromer, tak? Kromer teraz w tej chwili tak? Leci też ode mnie tutaj. Ziółkowski Marek właśnie. Także dość tutaj hodowcy z Bełchatowa przyjeżdżają właśnie po gołąbki. Ale to jak właśnie mówię, Grzegorz umie swoją ręką dobrze poprowadzić te gołębie i jednak te gołębie odnoszą sukcesy. Tutaj dla tych gołębi widzę, kolega ma wybudowane gołębniki. Te gołębniki są tutaj z tyłu, widzę. Tak. Tak, to są gołębniki zarówno i rozpłodowe, i gołębniki lotowe, tak? Tak, no tutaj tak. I muszę nadmienić jeszcze, że to jest taki gołębnik starego typu, bo od początku do chwili, prawie że do zeszłego roku, do roku 2011, leciałem metodą gniazdową. I mam gołębniki przystosowane do metody gniazdowej. A ten gołąb właśnie, ten maratończyk roczny, to leciał z gniazda? Z gniazda, tak. W zeszłym roku zacząłem lecieć wdowieństwem i 3-4 loty przed maratonem połączyłem gołębie w parę. Tak. Aha, samo jak teraz w tej chwili obecnej. Teraz tydzień czasu moje gołębie są już połączone w pary, także nie, już u mnie wdowieństwa w tej chwili nie ma. Już jest teraz lecę z gniazda. Aha, to znaczy po prostu gołębią gniazdówka służy, tak? No, na maraton, na dalekie dystansy lepsza jest gniazdówka. Po prostu ty tak uważasz, bo tak. To wiadomo, każdy ma różne metody lotowania, ale no tutaj się sprawdzają. No ja uważam tak, że... No i kolega empirycznie to, że tak powiem, przetestował, bo tego gołębia też właśnie w maratonie miał najlepszego i też z gniazdówki właśnie. Tak. Żeby ja byś właśnie pokazał kilka swoich najlepszych lotników. To przejdziemy może. Tutaj tylko powiedzmy, że tutaj są gołębniki lotowe. Lotowe czy rozpłodowe? Tutaj na górze to są gołębie, to są gołębniki lotowe. Lotowe, dobrze, tak. To może przejdziemy i kolega nam pokaże. No to bo to były, są gołębniki i lotowe i rozpłodowe, aha. Bo jak z gniazdówki leciałem, to jest, to nie ma tak oddzielonych gołębi, tylko wszystkie są razem. Rozumiem. Ja byś właśnie nam pokazał kilka takich ładnych gołąbków właśnie rozpłodowych. No też wejdziemy właśnie, będziemy no gołąbek. Dobrze, to wejdziemy teraz na razie do gołębników. Nim przejdziemy może do gołębników tych, które mieliśmy tutaj za plecami kolegi Grzegorza, tutaj zobaczmy jeszcze gołębnik z boku tego budynku, to jest gołębnik gołębi młodych, tak? Gołębi młodych, tak. O. Ile tutaj kolega ma tych gołębi? No, młodych będę miał w tym roku około 120. Aha, mogę wejść zobaczyć, tak pokażmy kolegom, jak wygląda tutaj, o, są takie siodełka. Zbytniej czystości. Tak, zobaczmy, kolega ma dużo takich, widzę, płowych gołębi. Tak, różne są. To wszystko jest, to te płowe to są od kolegi Pawelca po tym olimpijczyku, nie olimpijczyku, tylko po tym Jansenie. Tak. Jansenie. Miałem 2 Janseny od kolegi tutaj. To dość dużo, to chyba 7 czy 8 sztuk widzę tutaj od razu. Tak. I się sprawdzały te w wcześniejszych lęgach? No tak. W zeszłym roku i w tym roku 2 samiczki lecą, dobrze mi lecą. Tutaj z tego Jansena oryginalnego. No właśnie, nawet taką ciekawostkę powiem, bo pamiętam sytuację, Grzegorz do mnie przyjechał wtedy, ja miałem gołębie, właśnie dużo miałem odłożonych młodych i właśnie były tam odłożone te Janseny i Grzegorz było tak, że ja mówię, wybiorę ci jednego gołębia, którego ja uważam i właśnie to był gołąb z oryginalnego Jansena, to był gołąb, ten oryginalny Jansen 2005 rok, a został sprzedany do pana Marka Stefańskiego do Rogowa. Za dość taką poważną kwotę. Rozumiem. Czyli tutaj mamy gołębnik gołębi młodych. Tak. Czy coś kolega jeszcze chce nam tutaj dodać przy tych gołębiach? No, to jak jest jeden, a tu drugi gołębnik młodych jest na górze jeszcze tutaj. Aha, tutaj, tak? Rozumiem, dobrze. Teraz przejdziemy do tego głównego gołębnika, tak jak kolega go nazwał. I tam zobaczymy te gołębie już dorosłe, które kolega posiada. O, tu jest wejście, zobaczmy. Znaczy tutaj to już jest zasadzenie tego. Ach, tak się mówi. I znajdujemy się właśnie tutaj we wnętrzu gołębnika. I tutaj pierwszy box, to jak tutaj kolega gołębie posiada tutaj w tym boxie? Tutaj są gołębie, no to wszystko są gołębie przeznaczone do lotu.
I tu jest gołębnik nieprzerabiany, to od początku ten gołębnik tutaj ma już około 40 lat i nic tutaj nie było przerabiane. Nic, bo tu jest przystosowany, był od dawna do metody, do lotowania metodą gniazdową. Rozumiem. Także tutaj no, sprzątać, za często nie sprzątam, czy dawniej sprzątałem raz w tygodniu. Gdy były młode, czy gołębie miały młode, czy jajka były, czy coś, i to sprzątałem dwa razy w tygodniu. A teraz to tak rzadziej sprzątam, bo przechodzę tutaj. Ale uważam, że i tutaj zwracam uwagę, że na gołębniku jest sucho. Sucho i też jeszcze ja powiem tak od siebie, bardzo fajnie się oddycha. Nie ma żadnego kurzu, pyłu. Tutaj widać, że jest dobra wentylacja. Wentylacja jest dobra, tak. Tutaj u mnie jest. O, zobaczmy. Tutaj dalej. Tutaj przejdziemy dalej. Tutaj widzę też kolega w dachu, ma takie świetliki zrobione, tak. Dlatego w korytarzach jest dość jasno. I od razu też świetliki okna są też dachowe, okna dachowe zwykłe, takie tak. Normalne. Aha. Przywiązuję do tego, aby było dużo powietrza świeżego, żeby cyrkulacja powietrza była dobra w gołębniku. Rozumiem. I tutaj moim takim miernikiem zdrowia gołębi to jest tutaj skrzynka, tutaj to jest na zboże i tu na tej skrzynce jest blacha. Tak? I ja rano, gdy przychodzę do gołębnika, spojrzę na tą blachę i kubki są dobre, nie są, nie leją mi gołębie, no to jestem pewny, ale rozumiem, że gołębie... Ale tu wtedy, czyli one mogą tutaj latać sobie tak, normalnie. Tak, tak, one tu latają i tego, to wiem, że gołębie są zdrowe. A czyli jeżeli tam by się coś działo, to na blacha nie wciąga tak wilgoci, to widzę, że jest mokro. Aha, czyli dlatego blacha, bo wtedy można zobaczyć w pełni, jak wygląda konsystencja kału. Tak. Nie mamy tak tego pomyłki związanej z tym, że będzie sucho, że podłoga wyciągnęła coś, oczywiście, tylko po prostu widać ten. Aha, to, tak, to taki patent, to sam kolega tak to wymyślił, tak, no to tak gdzieś tak, podeglądnął. Nie, to sam tak przypadkowo tą blachę położyłem i przekonałem się, że ta blacha zaczyna mi służyć. Rozumiem, a tutaj ma kolega skrzynię na zboże, tak? Tak, tam jest. Nie, nie będziemy pokazywać, tak, dobrze. O, tutaj przejdziemy dalej. Gołębie, gołębniki. Tutaj o, to rozpływowe. Też 40 lat mają, nieprzerobione? Też, tak, nic nieprzerobione tutaj, wszystko jest. No, ale te kolorowe papiery to chyba kolega dokładał. No to ja dokładałem, no, tak, żeby nie mylić sobie celek. Rozumiem, pokażmy taką jedną, o, taki, no, box. Takie, box taki. Jest, widzę, 5 boksów, takich 5 takich części jakby, ale jedno wspólne zamknięcie tutaj. Tak. No to jest stary typ, bo to do gniazdówki to mi to wystarczało. Tutaj, a tu jest drugi. Kolejny. Tak. I tu mogę zaprezentować gołąbka. To jest ten właśnie, o którym rozmawialiśmy? Nie, to jest inny gołąbek. Pokażmy jeszcze numer, powiedzmy, jaki to jest gołąbek. Tak. To jest PL0273 z 2006 roku i o numerze 3470. Jest to niebieski samczyk, wywodzący się z gołębi jeszcze świętej pamięci kolegi Tomsika z Tarnowskich Gór. Mhm. Tomsik był, dawniej był prezesem Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych i mamy te gołębie jeszcze są to gołębie po oryginałach od Tomsika. Pokażmy jeszcze skrzydło tego gołębia może, bo hodowcy na to zwracają uwagę, tak, nawet rozróżniają skrzydło, tak, szybkie, wolne. Kolega tak ambiwalentnie podchodzi do tego, tak? Ja tam się... Nie zwraca uwagi. Nie, ja nie, no, to znaczy skrzydło tak zwracam uwagę, ale tutaj te gołębie to już troszeczkę są rozpierzone, bo to już jest, aha, teraz 12 lot będzie. Także już troszeczkę zrzuciły. 4 piórka już mają zrzucone. Widzimy. Dobrze. I z czym ten samiec jest sparowany obecnie? A też z samicą od świętej pamięci Bukala z Tarnowskich Gór. Rozumiem. A ten najlepszy gołąbek? A ten najlepszy to jest tutaj właśnie? Pokażę tak, teraz tego najlepszego mojego lotnika. O, tutaj jest. No, pokażmy go, zobaczmy. Tak, tutaj w gnieździe. Teraz dzisiaj idzie na lot, to moja metoda taka jest z gniazdówki, że podkładam dodatkowo jajka. Aha. I w tej chwili on siedzi na 4 jajkach. Tak widzę, ja to chciałem zapytać. Tak. Zobaczmy go, to jest taki nakrapiany pstry. Tak, nakrapiany pstry. Jest to gołąbek nieoceniony. Pierwszy raz w życiu udało mi się takiego gołębia wyhodować. No najlepszy w Polsce, to nie spodziewałem się takiego czegoś. Rozumiem. Że będę miał w życiu najlepszego gołębia. W Polsce oczywiście, młodych, chodź. Pokażmy tego gołębia z bliska kolegom, zobaczmy. To jest gołąb, ja może numer przeczytam, tak, jego, żeby każdy wiedział, o którego gołębia konkretnie, tak, chodzi. To jest gołąb o numerze PL0273 z 2011 roku i numer 3156, samczyk. Tak jak widzimy, tak, to jest ten pstry. Najlepszy gołąbek. Ma... Tak, no bo to dzisiaj jest wkładanie, tak, na lot. Oczywiście. To... O, zobaczmy, skrzydło takiego wygląda. Tutaj pokażmy kolegom, o tak, właśnie. 4, 6, no czwarte piórko ma zwalone, zgubił już czwarte piórko, no.
Ten lot, jaki teraz będziecie mieli, jak daleki jest? To jest maraton. Teraz mogę go zobaczyć? Tak. To jest oczywiście następny. Dzisiaj wkładamy na maraton 730 km. A latacie w kierunku zachodnich? Zachodnich, tak. Nie robiliście żadnych eksperymentów, żeby na wschód na przykład coś? Na, ze wschodu nie, ale teraz mamy zagraniczne burgi, takie, no i Gorzowy wielkopolskie. Mhm. Ja bym tutaj skierował, właśnie to chciałem powiedzieć tutaj kolegom hodowcom, gołąb jest bardzo ładnie zbudowany, proporcjonalna budowa ciała, plecy, wszystko szerokie, można sobie zobaczyć, gołąbek jest naprawdę super fajne, skrzydło, takie właśnie, jak jest preferowane dla gołębi dalekodystansowych. A co ciekawe jeszcze jest przy tym gołąbku, to można zobaczyć sobie, spojrzeć na oczy, ten gołąbek ma oczy szklane, tak? Więc po prostu nie ma teorii, czy będzie oko szklane, czy po prostu oko wiśniowe, czy oko tam żółte. Ten gołąbek właśnie na oczach szklanych też bardzo dobrze leci i nie ma właśnie tutażadnych po prostu... jak to się mówi? Problemu z wynikami. Problemu z wynikami, tak. I hodowcy właśnie preferują, że gołębie muszą mieć oczy albo kasztanowe, albo po prostu żółte, czy inne. Ten gołąb ma oko szklane. No teoria, tak, jasne, dużo także, także tu się załamuje akurat teoria około hodowców, ale zobaczcie, jaki ten gołąb jest witalny. Właśnie widać, właśnie te najlepsze gołębie, można zobaczyć te cechy witalne. A tam gołąbek jest, ma, można pokazać? Już pokażemy. Jeszcze właśnie o tym gołąbku, jakbym tu chciał powiedzieć, to proszę sobie zobaczyć. Gołąbek ma bardzo krótkie przedramię, bardzo dobre skrzydło i harmonijna budowa ciała, co jest bardzo po prostu ważne. I zobaczcie, jaki ten gołąb jest żywy, wręcz się po prostu z ręki wyrywa. Można sobie to zobaczyć. No piękny, piękny gołąb, naprawdę super. Rozumiem. Teraz tu tak, pokażemy tamten, tego, który mówił. Mówimy o tym też z tym. Tak. To jest też brat po tej samej parze rozpłodowej. No. Też się spisuje dobrze w lotach? W zeszłym roku miał 9 konkursów, no. Tylko był troszeczkę od tego wolniejszy. Rozumiem. Ten miał czołowe konkursy, miał 7-8 konkursów. Złapiesz brat? Tak. Pokażemy kolegom też z bliska, powiem, jaki numer ma ten gołąb. Bo... Ile tych gołąbków się udało, że tak powiem, wyhodować z tej jednej pary? No w zeszłego roku mamy 6 gołąbków. I wszystkie jakoś lecą w miarę? Pokażmy, no, jaki ten numer ma gołąb? Ten gołąb ma numer PL0275, 11 rok, 73. I też można zobaczyć. Podobny w budowie do brata? Brat tamtego mojego lotnika. Jakby to ten sam gołąb był. Można też zobaczyć. Co prawda ten oko już ma inne właśnie, takie jak hodowcy lubią na dalekie loty, można się tutaj przyjrzeć, ale też ma bardzo harmonijną budowę ciała, dobre skrzydło, krótkie przedramię, co jest ważne przy tych gołębiach, fajna budowa i naprawdę myślę, że ten gołąb jeszcze... Wspomnijmy tylko jeszcze raz, po czym to było dokładnie? To jest gołąb. Ojciec tego gołąbka jest niebieski pstry od ciebie, wzięty to najprawdopodobniej, co to mówiłeś mi kiedyś, to że z Wanlonów on pochodzi. Z Wanlonów, tak? Tak, z Wanlonów, a samice, matka tego gołąbka jest Bukale, od Bukala, Józka Bukala z Tarnowskiej Góry. No właśnie, właśnie hodowcy widzą, to jeszcze raz podkreślam, nie trzeba wywalać Bóg jakich pieniędzy astronomicznych są za gołębie. Można za symboliczne pieniążki kupić dobre gołębie pod warunkiem, że pochodzą z dobrych hodowli po prostu. I po prostu hodowcy wiedzą, że kupują dobry materiał, ale ten materiał musi być po prostu w miarę wyselekcjonowany, a jeżeli już jest sprowadzany do swojej hodowli, to żeby po prostu te gołębie rozpłodowe były z dobrych gołębi, z dobrymi rodowodami i po prostu nie kupione byle gdzie na targu, tylko po prostu od dobrych hodowców. Już nie łapane na przykład. Nie? Tak jest, dokładnie. No gołąb jest super tak, naprawdę. Można, no, tutaj może jeszcze jakieś wybitne kolega ma tutaj gołębie? No tu są wszystkie gołębie, te co tutaj są, co mają tipesy, to są wszystkie gołębie bardzo dobre, no które przychodzą po prostu. 4 lotu już podrzędnie zgubiłem, ani jednego gołębia teraz na lotach. A ile gołębi do lotu kolega miał teraz? No teraz miałem 37 gołębi, 100% miałem teraz z lotu. A ten sezon jaką ilością kolega zaczynał? Też taką? No więcej miałem gołębi, ale trochę wycofałem, miałem 50. Mhm. A w tej chwili lotuje 37, no 13 gołębi zgubiłem w tym roku. A ten połowy co jest za gołąbek? To jest ten właśnie... swojego belga. Tak? Tak. Znaczy, to jest z tego co rozmawialiśmy? Tak? To jest z tych Jansenów, tak. A można go pokazać? Widzimy. Zobaczmy. Pokażmy numer tego gołębia, Artur, jeszcze.
To jest PL0273, gołąb z 2012 roku. 276 końcówka. To jak to właśnie Grzegorz... Samiczka płowa. Tak, to jest samiczka płowa, też dość dobrze lotuje? Dobrze, no wraca, ale jest wycofana już z lotu. A już wycofana jest z lotu, tak? A z jakiego powodu? Szkoda jej? No tak, szkoda, no bo przeznaczę, jak lotowałem w tym roku, lotowałem trochę z wdowieństwem, i mówię wdowieństwem, no to ją przeznaczyłem na plodę, bo miała samczyka, dobrze szła w parę, to mówię, zostawię ją. Skrzydła tu tego gołębia też jeszcze. Też takie w miarę szybkie skrzydło, ładny gołąbek, też harmonijna budowa ciała. Tak, Grzegorz to podkreśla, jest to gołąbek po samie, co ode mnie kupiłeś? Ten płowy? Tak, po samczyku właśnie płowym, po oryginalnym właśnie niebieskim jasenie. I matka była płowa tej samiczki, bo była sparowana właśnie z tym jasenem, a kolor jest płowy z racji tego, że matka była płowa. No ale widzicie koledzy, że gołąbki się, że tak powiem, sprawują jakoś dobrze. Tak, bardzo dobrze. No w tym roku akurat, co jeszcze bym chciał nadmienić, że tutaj też z Grzegorzem jakąś utrzymuję współpracę, bo pożyczyłem mu dobrego gołąbka z gołębi Wallonów, Szpaka, Zajerkampów, właśnie linia Silver Shadow, Wallon, i myślę, że też coś w tym roku uchowa jakieś dobre potomstwo. I to nie jest tak, że ja tylko gołębie sprzedaję, bo również pomagam hodowcom w jakiś sposób, że tak powiem, żeby osiągnęli ten dobry materiał wyjściowy do lotów, ponieważ no, zajmuję się tymi gołębiami 8 lat i też mi zależy, żeby po prostu hodowcy, którzy ode mnie biorą gołąbki, byli zadowoleni z tego, co po prostu z zakupów u mnie i ze współpracy, że tak powiem, ze mną, bo no, to nie jest wszystko na jeden raz, po prostu trzeba się tutaj, że tak powiem, szanować kolegów hodowców i pomagać im w jakiś sposób po prostu pozyskiwać ten materiał. Przechodzimy do kolejnego gołębnika. W tym gołębniku kolega posiada rodziców właśnie tych gołębi, o których mówiliśmy przed chwilą. Zobaczmy. To jest gołębnik młody. Tak? Ja ich oddzieliłem tutaj tą parę, żeby... No, można przejdę z kolegą. Żeby tutaj... Przymkniemy tutaj, tak. Czyli tutaj są tylko te dwa stare, tak? Tak, tutaj są. Ta para? Ta para, co na jednym znaczy... Ale nie jest oddzielona jakoś inaczej, tylko nie, razem nie, z nimi razem po prostu. Nie, razem z jest. Aha. Tutaj upuszczone. Teraz będziemy widzieć te gołębie. Tak, tutaj jest młody. To są rodzice tych gołębi, dwóch tych braci, co ten jeden to był najlepszym gołębiem w Polsce w maratonie. Ojciec. O. To jest ojciec tego najlepszego mojego lotnika z zeszłego roku. Pokażmy go. Tak. To jest oryginalny od kolegi Pawelca. To jest ten jaki gołąb. Ma numer ten gołąb? Pokażmy go. Nie wiem, czy to na mojej obrączce, czy na swojej. Zobacz. Wiesz co, ja bym się... A zaw samiczkę, Grzegorz. Ale pokaż numer. To przejdziemy może na korytarz, tam będzie lepiej wyglądać. Lepiej widać. Ja bym wziął samiczkę, wiesz? To już. My złapiemy, a tutaj w międzyczasie... Może tam, Artur, tam będzie jasno. Albo tu, dobrze. O. Jaki to jest numer? PL0273 z 2009 roku gołąb. I o numerze końcowym, pokaż, czytam ten końcowy numer, 50-40. Zobaczmy. Na twojej obrączce to jest? To jest samczyk, nie, to jest na obrączce kolegi tutaj. To ja wziąłem od siebie albo malutkiego młódka, albo jajka, albo z jajka. Z jajka to jest, co mi podarowałeś. To jest właśnie tutaj ten gołąbek najlepszy, rozpłodowy u Grześka, który po prostu dał... Ojciec tego najlepszego. Ojciec, tak, to jest właśnie ojciec tego najlepszego gołębia. Zobaczcie sami, jest to niebieski gołąbek, bardzo ładny, szybkie skrzydło tutaj właśnie można zobaczyć, krótkie przedramię. On nie był lotowany. Lotuje. Lotuje. Tak, jest na tipesie i dzisiaj idzie też na maraton. Ja bym na twoim miejscu go nie lotował. No ale... No ja mam już po nim. I to jest tak, jak właśnie Grzegorz mówi, on dostał ode mnie małego młódeczka, zaobrączkował sobie swoją rączką, akurat tego gołąbka dostał w prezencie. Tak. Okazał się wybitnym właśnie rozpłodowcem właśnie tych gołębi. I właśnie zobacz, też jest tylko te niebieskie pstry. A tutaj mamy... Tu mamy samiczkę matkę. Tak. Ja zobaczę też. Matkę. Zobaczmy. Tego najlepszego lotnika A mojego. To jest po tym hodowcy świętej pamięci z... To jest Bukat, tak. Starnowskich Gór po... Tak, zobaczmy. Pokażmy numer tego gołębia jeszcze. To właśnie tu jak Grzegorz mówi, bukale były kiedyś... 35. Kolega, tak, ale numer oddziału, pokażmy cały numer, żebyś koledzy wiedzieli, tak przy okazji zawsze coś. To jest PL0273 z 2007 roku, 2035. A czy ten też to jest... dostał jajka, czy młodego też? Nie, to jest... Po gołębiach sprowadzonych. Aha, po gołębiach. Tak. Czyli to nie jest oryginał, tylko po oryginałach. Nie, to jest po oryginałach. Też uchowała mi się samiczka. To jest po świętej pamięci, gołębia świętej pamięci Józka Bukala z Tarnowskich Gór. No rozumiem. No wyśmienie ta samica. Leć, jak ją lotowałem, przez 5 lat ją lotowałem, była u mnie najlepszą samicą i teraz w rozpłodzie też jest najlepszą. Ale już nie lotuję ją, kolega. Nie, już ją wycofałem z lotu, także dostała tam tego samczyka. No zobaczmy. I tak...
celowałem w zeszłym roku, że wypuściłem sześć młodych i sześć młodych ukończyło loty mi. Było pięć gołębi, mam z tej pary po Szczecinie, bo ja sobie zawsze na końcu młode wywożę do Szczecina. I tam, osobiście. I jedzie kolega do Szczecina? Tak, wypuszcza. Osobiście jedzę. To ile kilometrów to jest, tak? No ponad 400 kilometrów. To jest po zakończeniu lotów? Po zakończeniu lotów młodych z kolegami się umawiam, wsiadamy w samochód, także żeby mi nikt nie powiedział, że może tam nie było tego lotu takiego, tych kilometrów. Jadę sam, jest ta bliska Szczecin, wjeżdżam w osiedle tam i czekam do rana i wtedy wypuszczam osobiście gołębie, swoje młode. I sam kolega, czy jakiś jeszcze bierze z sobą kolegów? No biorę kolegę dla towarzystwa, no i takiego kolegę, co, no, żeby, co daje też gołębie. Rozumiem. A trzy lata temu po Szczecinie młode przyszły, po Szczecinie było 40 młodych przyszło, z tego to wszystkie zabrał te młode, które przyszły ze Szczecina, zakupił ode mnie Marek Ziółkowski. I tymi gołębiami, no nie samymi tymi, ale w połączeniu z innymi gołębiami był dwa razy mistrzem na młode w oddziale i raz wicemistrzem, w zeszłym roku wicemistrzem. Aha, a Marek Ziółkowski tego samego oddziału? Tak, tego samego. To co kolega wspomniał na początku? Na początku, tak. Był dwa razy mistrzem tutaj na młode i w zeszłym roku był wicemistrzem. Rozumiem. A tutaj, Artur, co tym gołębiu? No, to ja bym się powiedział, no tak jak powiedział Grzegorz, naprawdę to jest bardzo ładna samiczka. Myślę, że rozpłodowa, skoro dała takie gołębie. Mięśnie ma fantastyczne. Naprawdę, budowa ciała harmonijna, no można powiedzieć, że to jest jeden właśnie z lepszych gołębi, jakich trzymałem w ręce. Na pewno tutaj można powiedzieć, że jest bardzo, bardzo wartościowy, nawet z racji tego tylko, że dała to potomstwo, gdzie jest ten najlepszy gołąb tutaj w Polsce w maratonie i u nas w okręgu. No i jest super, super, super gołąb, ładnie zbudowany, także koledzy hodowcy jak widzą tutaj, to mogą brać sobie po prostu przykład, jakie gołębie należy hodować, jak mają być zbudowane, jak mają wyglądać tutaj po tym gołębie. Tutaj naprawdę... też jakby ktoś chciał taki gołębi nabyć, to może tutaj się do kolegi Artura zgłosić, albo do kolegi Grzegorza. Zawsze te gołębie będzie można się dowiedzieć. Grzegorz na pewno młode będzie miał po lotach, także zapraszamy tutaj wszystkich hodowców, chętnych do nabycia gołębie. Myślę, że na pewno zakupy będą udane. Nie zabiegam za to, za tym. Bo kolega Grzegorz ma dobre gołębie. Tak. Czy jeszcze coś będzie nam kolega pokazywał? No mogę pokazać swoje trofea. O, to zaraz pójdziemy zobaczyć. Tak. Także na razie tutaj z gołębników wyjdziemy. Tak. I pójdziemy oglądać teraz trofea i tam jeszcze chwilkę porozmawiamy o gołębiach. Ta samica to ma młode, co ma teraz. I tak jak obiecaliśmy, jesteśmy teraz tutaj w pokoju, gdzie kolega Grzegorz trzyma swoje trofea. Zobaczmy tutaj, cała góra regałów jest trofeami ozdobiona. Powiedzmy może z których takich tych trofeów, to wiem, że o tym gołębiu kolega jest najbardziej dumny, ale jeszcze jakieś inne trofea tutaj kolega posiada tutaj, takie godne uwagi? Mogę tutaj zaznaczyć, że to są trofea tylko z pierwszej trójki, mistrzowskie. Aha. To są wszystko puchary mistrzowskie. Tylko tu, z oddziału, z okręgu? Z okręgu, tak, z oddziału i z okręgu. Rozumiem. No tutaj ten pucharek, to jest z tego gołąbka najlepszy. O którym rozmawialiśmy. Tak. No pokaż napis. Tu widzimy, to my napis widzimy, to jest pierwszy lotnik, kategoria M. I to jest ten numer gołębia właśnie, 3156. I widzimy Radkiewicz Grzegorz, dwa konkursy. Tak, i to jest koeficjent 2,22. I to jest pierwszy region Łódź. 2012 rok. O, to widzimy. A pierwszym moim takim sukcesem w hodowli był pierwsze moje zdobycie Mistrzostwa Okręgu Piotrków Trybunalski w roku 1994. I tu właśnie widzimy ten puchar. Widzimy Mistrz Okręgu w lotach gołębi starych. 1994 rok dla kolegi Grzegorza Redkiewicza. To jest taki pierwszy duży mój taki, tak. Pierwszy sukces taki. Znaczący. Te inne też zobaczmy, tak jak kolega wspomina, to są tutaj, wszystko od pierwszego do tutaj mistrz okręgu, miejsca. Ten pucharek. Tak, to nie będziemy go ściągać, ale zobaczmy. 1996 rok, z czerwonymi elementami. Tak, mistrz okręgu Piotrków Trybunalski, następny. Rozumiem. No i tu są... Widzimy, ja widzę puchar z 2004 roku, z kolejnych lat po prostu. Z kolejnych tutaj widzimy, lat tutaj. Kategoria też, tutaj widzę wicemistrz kategoria D. Drugi wicemistrz, to jest z zeszłego roku. Tak. O, widzimy, no tutaj jest dużo. Tak, tu mistrzowskie są w 2011 roku też z GMP. O, mistrzowskie puchary tutaj. Tutaj jeszcze na koniec zapytamy kolegę. Kolega mówi, że nikt nie pomaga. A jakiś następca hodowli tutaj się szykuje, czy nie? No nie ma następcy. No nie ma. Nie ma następcy. No nie zainteresowani są. Nie, no chyba, że kiedyś tam może wnuczek będzie albo coś takiego, ale w tej chwili to nie ma i
nie wiem, co to będzie, hodowlę trzeba będzie ograniczyć. No nic. Także na razie, koledzy, dziękujemy, życzymy udanych lotów. Wprawdzie zostały jeszcze u Was oddziale ile? 2 czy 3 loty? No dzisiaj też. Ten 12 będzie? Tak, i 3 loty jeszcze zostaną. Jeszcze 3 loty. I później loty gołębi młodych. Tak. To zobaczymy jeszcze, jak w tym roku, koledzy. Kolega lotuje aktywnie młodymi, tak czy tak mniejszą wagę przykłada do gołębi? No nie, aktywnie lotuje. Też lotuje. Z tym, że ostatni lot po lotach gołębi młodych jadę osobiście. To tak jak pan mówił, o Szczecinie, tak? Do Szczecina jadę i puszczam sam osobiście gołębie. No. Także życzymy, oby w tym roku też było co puszczać i żeby te wyniki były jak najlepsze. Także na razie dziękujemy. Dziękuję. Kolegę postaramy się jeszcze odwiedzić. Może jak się nazywa, będziemy też na wystawie ogólnopolskiej widzieć, jak kolega odbiera jakieś trofea w skali kraju. Także dziękujemy, dobry lot, do zobaczenia. Do zobaczenia.